Cieszę się bardzo z tego, że wytrzymaliśmy trudne momenty, bo to jest coś, z czym mieliśmy problem w tym sezonie, jak popatrzymy wstecz i często było tak, że przy tych po 23 ta ręka nam gdzieś tam zadrżała, natomiast wygrywamy kolejny mecz z rzędu i widać, że ta pewność siebie powoli do nas przychodzi. Jesteśmy pewni, w trudnych momentach nie panikujemy, tylko wiemy, co mamy robić i krok po kroku wracamy do naszej gry. Myślę, że troszeczkę źle weszliśmy dzisiaj w ten mecz i zagraliśmy początek słabo w ataku, ale trzeba też oddać rywalom, że zagrali bardzo dobrze w obronie i faktycznie dobrze nas czuli na siatce. No ale mimo to, że nawet zaczęliśmy tego seta od takiego wyniku, powiedzmy od straty 4 czy 5 punktami, cały set wierzyliśmy w to, że możemy go wygrać i goniliśmy rywali. W końcówce zabrakło nam trochę szczęścia, dwa, trzy kontrataki, można było o tego seta jeszcze powalczyć. Ale tak jak mówię, no najbardziej cieszę się z tego, że potrafimy wychodzić z tarapatów, bo to jest coś, co w tym sezonie było rzeczywiście naszą traumą, a to świadczy o tym, że nasza pewność siebie jest coraz większa. Też walczymy o swoje, bo chcemy rundę zasadniczą skończyć na jak najwyższym miejscu. Mecz myślę, że był dość specyficzny, bo było sporo błędów na zagrywce i z jednej i z drugiej strony. Ale już jak wchodzimy, to wchodzimy wam. Dokładnie. Myślę, że jedna strona ryzykowała i to ryzyko dzisiaj opłaciło się troszkę bardziej nam. W tych końcówkach potrafiliśmy przechylić na swoją stronę. Bardzo się cieszymy, bo tak jak mówię, że walczymy do końca rundy, żeby być jak najlepiej rozstawieni. Naprawdę to nie był zły mecz w naszym wykonaniu. Po raz pierwszy od dłuższego czasu zagraliśmy w tym takim optymalnym składzie, co to dla nas jest bardzo ważne. No była dzisiaj widać różnica jednak w jakości gry między nami, nie ukrywam. Dlatego walczyliśmy, robiliśmy na ile było nas stać dzisiaj i tyle. No, wygrał zespół na pewno lepszy, który dysponuje większą ofensywą. Myślę, że gdybyśmy może znaleźli kilka takich rozwiązań, szczególnie w końcówce czwartego seta, byliśmy w stanie doprowadzić do tej breaka, tym bardziej, że mieliśmy przewagę jednego punktu. Przyszłość wszystko pokaże. Ten nasz start nie był najlepszy i teraz staramy się eliminować wszystkie nasze niedoskonałości i niedociągnięcia. Wierzymy w to, że pracą w najważniejszym momencie będziemy potrafili wejść na taki poziom i rywalizować z najlepszymi, bo tak jak wiemy, że każdy u nas chce się bić o najwyższe cele. Taylor jest nie tylko świetnym zawodnikiem, ale świetnym człowiekiem i on w tej chwili jest naprawdę w centrum tej drużyny. Można powiedzieć, że jest takim klejem dla nas i wszyscy go lubią, wszyscy chcą być wokół niego. No, ma wokół siebie bardzo pozytywną aurę i jako siatkarz, i jako człowiek. Oprócz tego, że jest ogromnym profesjonalistą i ta etyka pracy jest na bardzo wysokim poziomie, to jest też fajnym gościem, fajnym wyluzowanym gościem. Myślę, że dał nam też troszeczkę, oprócz oczywiście tej jakości siatkarskiej, takie trochę inne spojrzenie na naszą drużynę. A myślę, że no, nam troszeczkę też brakowało takiego lidera, ciągle szukaliśmy. W jednym meczu to był jeden zawodnik, w drugim meczu to był inny zawodnik. W tej pierwszej części sezonu bardzo często Bartek Filipek był takim liderem, Milat się do tego włączał. Natomiast no to mamy teraz Taylora Sandera i chyba możemy śmiało mówić o tym, że Taylor jest takim liderem. Niezależnie od tego, ile razy atakuje, tylko po prostu jest człowiekiem, wokół którego skupia się w tej chwili grupa. Każdy z nas na co dzień myślę, że daje z siebie maksa, żeby ten potencjał pokazać wtedy, kiedy będzie trzeba. No, na całe szczęście potrafimy teraz w tych nerwowych miejscach, w nerwowych sytuacjach przechylać mecze na swoją korzyść. I myślę, że to też może budować naszą pewność siebie, bo takie mecze na pewno budują, że je wygrywamy.